Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś gościem naszego programu jest dyrekco, dyrektor Centrum Życia i Rodziny, Paweł Marcin Perłowski. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, szczęść Boże państwu. Już jutro w Warszawie odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Z jakim przesłaniem przejdą państwo ulicami stolicy? Dodam, że nie tylko w Warszawie, bo to zawsze staramy się podkreślać, że jest to wielość marszy, ale dlatego też idziemy pod hasłem Zjednoczeni dla życia, rodziny i ojczyzny. 16 czerwca, 16 marszów, w tym czterech w miastach wojewódzkich. To y, jak rysuje się ta mapa? Rozumiem, że to są y, jest 16 województw, 4 miasta wojewódzkie, a pozostałe miasta? Nie, to jest raczej tak, że y, kiedy myśleliśmy o tym haśle Zjednoczeni dla życia rodziny i ojczyzny to myśleliśmy o tym, żeby każda lokalna wspólnota y, zaangażowała się w ten, to co nazywamy ruch marszowy żeby każdy kto chce, żeby zorganizował marsz u siebie, żeby zorganizował w swoim mieście, czy w większym, czy mniejszym. Więc nie mamy tutaj żadnego podziału na województwa, bo te cztery miasta wojewódzkie, które idą w tę najbliższą niedzielę, no to Warszawa dodatkowo, Kraków, Katowice oraz Gdańsk, ale marsz też idzie w bardzo wielu tak naprawdę mniejszych miejscowościach, między innymi na przykład Golub Dobrzyń, czy Koczykłowy na Pomorzu. To jakie znaczenie ma to zjednoczenie? Chcemy pokazać, że marsze oddają tak naprawdę marsze dla życia i rodziny, oddają ideę wspólnej sprawy licznych stowarzyszeń, ruchów, wspólnot, środowisk. Nie wiem, czy pan redaktor widział, ale na plakacie naszego marszu jest mnóstwo, mnóstwo różnorakich emblematów, e, chyba 70, ale chcemy w ten sposób pokazać, że to nie jest marsz e, jednej czy dwóch organizacji, że bardzo wiele stowarzyszeń, bardzo wiele ruchów, wspólnot, e, bractw e, angażuje się w tę ideę, Pokazywania piękna rodziny, a także widzę ochrony walki o ochronę życia nienarodzonych i o ochronę tożsamości rodzin. Gdybyśmy tak spojrzeli na ostatnie lata, to wydaje się, że poparcie dla tych środowisk lewicowych, dla środowisk proaborcyjnych jest znacznie większe. Te środowiska są bardzo głośne w tym, co robią. Gdyby miał pan tak. Oszacować, w Polsce dzisiaj większość osób popiera życie czy jest przeciwko temu życiu. Może zacznę z drugiej strony, to znaczy, że jesteśmy nieustannie bombardowani lewicową narracją. Ta ona jest nieustannie obecna, szczególnie nasiliła się w roku 2020, kiedy doszło do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i Wtedy media lewicowe szczególnie zaktywizowały się w, też w podsycaniu tych stajków kobiet, czarnych marszów i, 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 i wszelkich form sprzeciwu wobec tego bardzo dobrego, bardzo dobrego wyroku. Więc myślę, że to, ten stan, który mamy teraz jest stanem, który powinien nas niepokoić. To znaczy yy, myślę, że większość osób zdecydowanie sprzeciwia się aborcji na żądanie. Ale widzimy to i jest to bardzo niepokojące też u wielu osób, które deklarują się jako katolicy, że które, które mówią, że a ten kompromis aborcyjny to jednak może było dobre rozwiązanie, bo wtedy było spokojniej, prawda nikt się nie kłócił. Oczywiście jest to fałszywe bardzo stwierdzenie. I nie możemy jako katolicy w żaden sposób na to się zgodzić. To nie Więc... jest trochę też tak, że dyskusja skupiła się za bardzo wokół polityki i, i rozpatrujemy to między innymi w tym kontekście, że um... Wyrok Trybunału stał się przedmiotem politycznej dyskusji, więc zwolennicy pewnych ugrupowań mówią, nawet jeżeli są katolikami, to mówią, no może lepszy był ten kompromis, no bo było spokojniej, bo, bo nie było takiego, tak, takiej politycznej awantury. Jeżeli nawet by tak było, to jest to niesamowita pułapka, dlatego że no, jesteśmy w sytuacji, w której... Yy, Poprzednia, poprzedni rząd również miał możliwość tak naprawdę dużo wcześniej usunięcia tak zwanej przesłanki eugenicznej, a mimo tego wcale tego nie zrobił, więc stawianie tego w taki sposób, że obrona aborcji jest przynależy jednemu ugrupowaniu, przepraszam, obrona życia nienarodzonych przynależy jednemu ugrupowaniu politycznemu, a walka o prawo do zabijania nienarodzonych przynależy drugiemu jest pewnym fałszem, dlatego że jednak no, w, jesteśmy w takiej sytuacji, w której tak naprawdę no, są nieliczne ugrupowania, które od samego początku tak głosowały, ale też zwracam uwagę, że są nieliczni posłowie, którzy w swoich głosowaniach y, od zawsze głosowali w sposób jednoznaczny w obronie dzieci nienarodzonych. Tak, myślę, że tak przed jak przed każdymi wyborami, aborcja jest takim tematem, który jest wykorzystywany politycznie. Widzieliśmy to też. Y Niby wbrew pewnym zapowiedziom, miała ona nie być wykorzystywana przed wyborami samorządowymi, ale mimo to jednak tak się stało. Zapytałem o to, jak to poparcie dla życia czy dla tak zwanej aborcji może się rozkładać, właśnie w kontekście hasła marszu. Bo wydaje się, że nawet osoby, które są za życiem, nie zawsze, nie zawsze dają tego świadectwa. Tak, znaczy że, że jakby mamy marsze i oczywiście one się odbywają raz do roku, dwa razy do roku, czasami są jakieś lokalne wydarzenia i jest to okazja do tego, aby zademonstrować poparcie dla życia, aby pokazać swoje świadectwo, ale na co dzień w różnego rodzaju nie wiem, dyskusjach, wśród najbliższego grona znajomych czy rodziny, nie zawsze dajemy temu wyraz. To prawda bardzo często jest tak, że osoby lewicowe są w tym aspekcie no, niezwykle napastliwe w kontekście do osób, które y, wiedzą, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Y, więc. Y, jakby no, ta dyskusja ona jest gorąca i w pewien sposób zawsze taką będzie, ale też tym bardziej, że w, takiej, w tej codzienności, o której mówi pan redaktor, no to niestety dochodzi ten aspekt polityczny, o którym mówi, że a, ty jesteś za taką i taką partią, to znaczy, że jesteś przeciwko aborcji. Myślę, że to, co jest kluczowe w działalności ruchów pro-life, ale też i mediów katolickich. Jest po prostu pokazywanie prawdy o tym, że, czym jest aborcja i prawdy, że y, życie ludzkie ma, należy bronić od samego momentu poczęcia. Jakie są dziś najważniejsze zagrożenia, czy największe zagrożenia, zarówno dla życia, jak i dla rodziny? Jeśli chodzi o zagrożenie dla życia, no to mamy zagrożenie namacalne. Cztery zagrożenia, które są w komisji, komisji sejmowej, mianowicie cztery projekty aborcyjne, trzy, które dopuszczają e, aborcję na życzenie, jeden, który wprowadza kompromis, o którym powiedzieliśmy sobie na początku tej rozmowy. E, to jest konkretne zagrożenie, bo e, możemy to, to po, no po prostu jest zagrożone życie tysiąca dzieci, więc to jest jedno zagrożenie. Dwa, no to mm, dużym zagrożeniem jest działalność Różnorakich organizacji aborcyjnych, które proponują turystykę, tak zwaną turystykę aborcyjną, i też to jest rzecz, która jest nieuporządkowana, dlatego że no, dziwi, dziwi pewna tutaj bezkarność tychże, tychże osób. Są proponowane wyjazdy, czy do Czech, czy do Niemiec, i tutaj nie ma, nie ma na to żadnej kary, więc jest to też duży problem. Jeśli chodzi też o ochronę życia, no to. Też to, co, o, to o, o czym cały czas mówimy. To znaczy, że wszelkie działania propagandowe. Widzimy, że ta propaganda aborcyjna jest bardzo, bardzo silna. Jeśli chodzi o zagrożenia dla rodziny, no to też to są też takie filary czy ogniska wobec na których się, opiera się nas sprzeciw w marszach dla życia i rodziny. To znaczy zagrożeniem jest niesamowitym wprowadzenie związków partnerskich. To znaczy bardzo wiele osób uważa, że to jest jakaś forma um, ustępstw dla konkubentów, yy, Konkubinat jest powszechnie akceptowany, więc wiele osób uważa, że to jest to pewna forma jakiegoś wyjścia do nich, a tymczasem, jak pokazuje doświadczenie krajów zachodnich, czy takich, które po prostu przyjęto związki, w których przyjęto związki partnerskie, no to widzimy, że w ciągu kilku lat no to mieliśmy legalizację par osób tej samej płci jako małżeństw, razem z daniem im prawa do adopcji dzieci. Ale w jaki sposób wpłynęłoby to negatywnie na? Tradycyjne czy normalne rodziny? Widzimy Obrzystwa. to znaczy widzimy to w pewien sposób, że mm, no, jeżeli dajemy komuś pewne prawa, tak, to znaczy dajemy, obecnie rodziny mają pewne, może niezbyt satysfakcjonujące, ale mają pewne e, przywileje prawne, no to w tym momencie mm, danie przywilei prawnych osobom, które ze sobą kohabitują, tak to nazwijmy no to umniejsza rolę rodziny, no stawia pewien znak równości między, jedne, między jedną instytucją a drugą, co może się wprost odbić, ma to dalsze przełożenie na pewien porządek społeczny, no bo wiemy, że katolickie małżeństwa o wiele rzadziej się rozchodzą niż tacy przykładowo konkubenci, a ponadto ma to konkretny wpływ w dalszej perspektywie na demografię, która jest bardzo słaba. Jeżeli chodzi o... Y Prawo, jeżeli chodzi o projekty ustaw, które są w Sejmie, jest również projekt Lewicy, który zakłada dekryminalizację tak zwanej aborcji. To nie zmieniłoby chyba porządku prawnego w Polsce, przyjęcie takiej ustawy. Tylko, że ten projekt też zakłada wprowadzenie aborcji na życzenie, oprócz dekryminalizacji. Znaczy... Ale chodzi, chodzi konkretnie o dekryminalizację yy, aborcji. No. Bo lewica wskazuje na przykład, że... Dzisiaj istotnym problemem jest to, że lekarze obawiają się dokonać tak zwanej aborcji np. w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety, lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, ze względu na to, że mogą ponieść jakieś konsekwencje prawne. Czy... Jest to też pewna narracja y, lewicy, że te wszystkie przypadki, tragiczne, bo tragiczne to były przypadki osób, które, które zginęły, no to nie, nie zginęły w wypadku tego, że... Ci lekarze bali się tego prawa. Tak? To były konkretne błędy medyczne. A powtarzanie tego typu narracji jest powtarzaniem tak naprawdę narracji lewicowej. Jeżeli mówimy zatem o tym, żeby aborcja była dekryminalizowana, no to myślę, że to tylko, tylko niektórych zachęci, a niektórym po prostu pomoże podejmować łatwiejsze decyzje. Czyli dzisiejszy stan prawny jakby nie. Nie sprawia, że, że lekarze obawiają się jakichś konsekwencji. Myślę, że w jest w to... przypadkach, które, o których mówi prawo, także że jeżeli na przykład ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety. Znaczy myślę, że jeżeli jest to dosyć jasno sprecyzowane, w jakich, w jakich przypadkach można. Można zabić dziecko, bo to tak trzeba jasno sobie powiedzieć. I myślę, że jeżeli lekarz jest profesjonalistą, no to nie powinien się tutaj bać, tylko podejm powinien podejmować dobre decyzje dla matki. Ale to po co ta narracja ze strony lewicy? To, to, to ma być taka furtka. Myślę że, jest to kwestia, myślę, że jest to narracja związana z pewnym po prostu upowszechnieniem procederu. To znaczy, no, jakby jest to, jak wiemy bardzo dobrze w, z um, dokumentów międzynarodowych, no to aborcja, co brzmi bardzo groźnie, jest stworzona za prawo kobiet. Tak więc, jeżeli mówimy o dekryminacji, znaczy jest to pewna logika, jeżeli środowiska lewicowe, lewicowe mówią o e, dekryminalizacji aborcji, no to jest to w myśl tego, no, to aborcja jest prawem, jest pewnym przywilejem. No. Absurdalna, jak dla nas myślę argumentacja, no ale jest to logiczny ciąg. Jeżeli chodzi o zagrożenia dla rodziny, dla małżeństw, mi przychodzi na myśl, przychodzą na myśl rozwody. Można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach to zjawisko um, bardzo, pojawia się częściej niż kiedyś, i, i chyba też jest um, powszechnie taka opinia, że um, rozwody to coś normalnego. W sytuacjach takich kryzysowych. Tak, niestety żyjemy w pewnej kulturze w kulturze do pusty dla rozwodów. Kiedyś w takim życiu rodzinnym, przynajmniej jeszcze jakieś parę, dziesiąt paręnaście lat temu, rozwód był takim pewnego rodzaju wydarzeniem w rodzinie. To znaczy, że ktoś no, pewnym o tym się mówiło, to się potępiało, coś się krytykowało dzisiaj. Myślę, że wiele osób zawiera nawet związki małżeńskie z tą myślą, że dopuszczając gdzieś z tyłu głowy rozwód, też mamy sytuację pewnej kultury, w której się obracamy. To znaczy, mówię o pewnych postaw, promowaniu pewnych postaw w mediach, które promują po prostu. No rozwód jest czymś normalnym. Jeżeli ktoś już ci się uprzykrzy i z którym po prostu się nie dogadujesz, no to trzeba to opuścić i zacząć sobie budować życie w imię tej prawdziwej miłości, prawda? Więc, a tą miłość, która się nie udała, no to trzeba ją zostawić, tak? Więc myślę, że... Ten aspekt kulturowy jest niezmiernie istotny w tym aspekcie, i to też się bardzo odbija na, na zdaniu, zwłaszcza młodych ludzi. Rozmawialiśmy parę dni tego z profesorem Michałem Michalskim z Fundacji IWORIS, który właśnie wprost mówił, że w tym najmłodszym wieku bardzo wiele młodych ludzi nie chce zawierać małżeństw, i też nie ma takiego przekonania, że małżeństwo się zawiera na zawsze. Mm -hmm. Mamy zagrożenia dla życia, to jest na przykład no, zabijanie dzieci nienarodzonych, te wszystkie ustawy, projekty, ustawy dotyczące tak zwanej aborcji. Mamy pewne zagrożenia, które, czy rzeczy, które zagrażają małżeństwu, rodzinie. Pytanie, jak tym zagrożeniem, zagrożeniom przeciwdziałać. Czy takie marsze, jak te, które odbędą się jutro, są w stanie w jakiś sposób zmienić tę rzeczywistość? Wielokrotnie powtarzamy w Centrum Życia i Rodziny, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego był tak naprawdę w, w pewnym, a może nawet w znacznym stopniu, owocem działań ruchów prolife. I, to znaczy, od 20 lat ponad ruchy pro-life y, organizowały Marsze dla Życia i Rodziny. Organizo organizowały kampanie uświadamiające, czym jest ym, aborcja, na czym polega okrucieństwo tego procederu. Organizowały, wielokrotnie podnosiły inicjatywy ustawodawcze i wnosiły je y, do Sejmu. To y, jest ym, to, co stało się potem, czyli w kontekście to jest owocem też marszów, jest efektem pewnej zmiany świadomości. Kiedy wychodzą na ulicę rodziny i dają pewne świadectwo, że rodzina może być szczęśliwa, że rodzina jest pewnym fundamentem społecznym, kiedy wychodzą i mówią, że nie wolno zabijać się na dzieci nienarodzonych, to, to robi wrażenie. To robi wrażenie przede wszystkim na danej społeczności. Robi to wrażenie też na politykach, zwłaszcza gdy liczba osób, które uczestniczy w takim marszu jest, jest duża. A zatem marsze zmieniają też pewien, pewien kraj, ja bym powiedział, że zmieniają pewien krajobraz, to znaczy, że nie możemy w tym momencie dać, zawłaszczyć ulic z drugiej stronie. Zawłaszczyć ulic, czy to czarnym Marszą, Strajką kobiet, Paradą Równości. Nie, no musimy wychodzić na ulicę, musimy pokazywać piękno rodzin, ale musimy też, i to zwłaszcza w tym roku, kiedy mamy taką sytuację ataków na życie i na rodzinie rodzinę, musimy dawać jasne świadectwo sprzeciwu na te, na te procesy. To tak na koniec. Czy pan doktor, doktor przepraszam, czy pan dyrektor dostrzega jakieś światełko w tunelu? Jakieś takie nadzieje związane właśnie z promocją życia, z promocją małżeństwa, rodziny? Czy może raczej patrzymy w przyszłość pesymistycznie, biorąc pod uwagę to, jak działają te środowiska lewicowe? Nie możemy patrzeć pesymistycznie w przyszłość. Naszą nadzieję pokładamy przede wszystkim w Panu Bogu i w zwycięstwie, które ma przejść przez Maryję, i w rzeczach, w rzeczach duchowych. Ale no, my działamy tak naprawdę, mm, też wielokrotnie powtarzamy, że nawet jeżeli nasz marsz czy nasza pikieta y, przyczyni się do tego, że jedna osoba y, zdecyduje się nie zabić swojego dziecka, albo zostanie przekonana do tego, że jednak y, warto bronić życia, albo uzna jednoznacznie, że rodzina jest związkiem mężczyzny i kobiety, to wtedy jest to działanie owocne. I y, y, nawet jeżeli miałoby być tak, co wielokrotnie chyba któryś ze świętych albo błogosławionych powtarzał, że nawet jeżeli wszyscy dookoła by się powtarzali pewien błąd, my nie możemy tego robić. My stoimy po stronie pewnej prawdy o początkach życia ludzkiego, o, tym, o tożsamości małżeństwa i tego będziemy bronić. Więc nie patrzymy pesymistycznie, ale odważnie wychodzimy naprzeciw tej walki, walki kulturowej. I na tym kończymy. Naszym gościem był dyrektor Centrum Życia i Rodziny Marcin Perłowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z panem Bogiem.